Siema, z tej strony Domanu, a dzisiaj pochwalę się, oczywiście w cudzysłowie, swoimi trafami na przestrzeni ostatnich 3 tygodni, aczkolwiek przyznaję, że kilka z nich na moją chwałę zdobył Maciek, bo jego palce są chyba szczęśliwsze, aczkolwiek nie chciałbym tego usłyszeć od dziewczyny. W każdym razie nie ma lipy, z tym, że na starcie zaznaczam, iż pomimo tego, że nawet kilka toców mi wpadło, to tylko jeden z nich był wymienny, no i był to Henderson, z tym, że jakoś tak wyszło, że na przestrzeni 1 tygodnia dwa razy ujrzałem Hendersona w paczce i nie był to ten sam zawodnik. Więc uwaga, znając moje szczęście, mam pytanie na inteligencję, a mianowicie, proszę zgadnąć, która z tych kart była wymienna. Żeby wydedukować odpowiedź, no trzeba naprawdę ruszyć zwoje mózgowe, no a że jestem chamem, potrzymam Państwa w napięciu i tę zagadkę rozstrzygnę na zakończenie niniejszego filmiku. No a póki co, muszę powiedzieć, że na start pierwszym totsem, którego dostałem w tym roku, był ich Jekwe, który zresztą bardzo dobrze odnalazł się na tym silniku gry, z tym, że tak jakoś wyszło, że niebawem drugi raz trafiłem tego samego zawodnika, no i oczywiście ponownie niewymiennego, no a co za tym idzie, wiadomo jak skończyły się jego losy, no ale i tak najgorsza overallowo karta TOTS, jaką mam Państwu dzisiaj do pokazania, ucieszyła mnie najbardziej i najbardziej ruszyła mnie za serce, bowiem należała do Kirka, no a jest to przecież jeden z tych zawodników, który gdzieś tam szwendał się po rezerwie Franka Dolasa podczas jego przygody w Crew Aleksandra. No jak widać, teraz święci sukcesy w rzeczywistości, więc jest to naprawdę piękna historia, chociaż jeżeli chodzi już o nieco bardziej użyteczne bestie, gdzieś tam w międzyczasie wpadł mi egzemplarz, który widać teraz w tle, chociaż akurat paczkę z nim otwierał Macie. No ale oczywiście zrobił to na moją chwałę. Natomiast jeśli chodzi o piki z Premier League itd. itp., to paczka Pandory jest już na kanale, jeśli ktoś nie widział, a w przypadku La Liga poszło nieco lepiej. Nie było Messiego jak rok temu, no ale i tak Ter Stegen to jest endgame'owy bramkarz, a Carvajal także z takimi statystykami powinien być całkiem użyteczny. Chociaż oczywiście po tym, co ja ostatnio widziałem w pikach z Premier League, no mi się nie chce już grać FIFA i zostawiłem rangę na Goldzie 3, bowiem wychodzę z założenia, że jak ktoś ma dostać dobrą kartę, to dostanie ją bez względu na wszystko. Aczkolwiek Maciek z tymi swoimi paluchami uparł się, że przecież zostało jeszcze kilkanaście meczów do rozegrania, więc on podbije rangę i tak dalej, no i faktycznie podbił z Golda 3 na Golda 2. Anyway, sytuacja wygląda tak, że skończyłem już handlować, no bo też mi się nie chce, a i tak mam lepszy skład niż chciałem jeszcze w marcu czy kwietniu, bowiem przez te 2 miesiące zarobiłem łącznie ponad 12 milionów monet i jedyne co, to może jeszcze w maju zarobię parę groszy, bo pograłbym sobie z ciekawości Patrykiem Vieirą i sprawdził, jak wygląda jego karta Optimus, ale porównując handel do zawartości paczek, trudno nie zauważyć korelacji. Do marca trafiłem jednak dużo wymiennych kart wart kilkaset tysięcy monet od sztuki, a od momentu, w którym rozpocząłem zarabianie, najlepsza wymienna karta, jaką dostałem, to Oblak, sprzedany za jakieś 60 tysięcy monet oraz styl gry Cień. Więc jest tu jednak jakaś zależność. No i to samo tyczy się paczek za FIFA Points, bo cały czas nie mogę zapomnieć o tej karcie Ronaldo, którą trafiłem od razu po załadowaniu FIFA Points, pierwszy raz po bardzo długiej przerwie. Więc to na pewno będzie chodzić za mną do końca FIFA 20, w której nie wierzę, że trafię jeszcze coś dobrego. Myślę, że zrobię jakiś odcinek z podsumowaniem mojego handlu i dalej będę wyznawcą mądrości życiowej, że umiesz liczyć, licz na siebie, lecz też nie oglądaj się za siebie, bo ci z przodu ktoś przywali. I chociaż teraz już kończę tę przygodę z handlem w 20, to po raz kolejny przypominam, do czego przekonuję się z każdą paczką coraz bardziej, że w nowej FIFA, jak wejdzie nowa generacja, obowiązkowo od początku jedziemy z tematem na maksa i zarabiamy ile tylko wlezie, żeby mieć każdą kartę jak na zawołanie. No a po drugie, muszę zmienić to konto, bo wierzę w to, że jak na nowej konsoli wjadę z nowym kontem, to trafy w paczkach będą nieco bardziej udane i to wcale nie jest kwestia teorii spiskowych, tylko to jest kwestia nauk matematycznych ze statystyką na czele. Więc, no cóż, w tle przeleciały już wszystkie najciekawsze trafy, które było mi dane ujrzeć na przestrzeni ostatnich 3 tygodni. Wielkie EA nie było łaskawe uraczyć mnie niczym więcej i zbliżając się już do końca, nadszedł czas, aby podać rozwiązanie naszej niezwykle skomplikowanej zagadki na inteligencję. Przypomnę może pytanie, karta którego z tych Hendersonów była wymienna? Uwaga, chwila napięcia, odpowiedź, był to Henderson z flagą Anglii. Grający w Premier League. Na pozycji bramkarza.
więc realnie karta warta ze 30 tysięcy, czyli nawet lepsza od tego stylu gry cień. No ale chyba na tym zakończymy moje podsumowanie trafów, a kolejne zrobię dopiero przed wydaniem drużyny Ultimate, z której trafię mniej niż 0. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!